mikrogramów średniozuma. Inne pszczoły na normalnej komórce, czy krainki, bakwasty jakiekolwiek, od 12 do 15 kg w tym samym miejscu, a te 30. Drugie tyle noszą więcej miodu. Jeżeli w pasiece stacjonarnej ktoś osiąga średnią 100 kg, no to nie ma co już o niczym więcej marzyć. Natomiast tam on nie ma zcieśnionych plastów. To jest człowiek, który na bazie kontaktów z praktykami, naukowcami, internet to na boku. No w tym roku będzie ścieśka. Bez tego jednego warunku osiągną takie po prostu wyniki, ale mówię, sztucznemu nasienianiu, bo my w pasiekach mamy tak. Jakie byśmy pszczoły nie mieli, to jest 20% załóżmy wybitnych rodzin, które nam miód noszą i chcielibyśmy mieć takie. 60% załóżmy, to tak raz w oko mówię, no są średnie rodziny. Ale mamy 20% rodzin, które no też wyglądają niby tak, tamte, ale miodu nie przynoszą. No i chodzi o to, że tym sztucznym nasienianiem jest największa pewność, że my możemy uzyskać pszczoły wszystkie w pasiece takie jak te 20%. Najlepsze, z górnej półki. Odpadają nam te średniaki, na pewno te słabe pszczoły. No, ale nie każdy ma możliwość, żeby sztucznie unasieniać. No więc istnieje następna możliwość, to unasienianie na trutowisku. Tylko trzeba wiedzieć, co z czym unasieniać, co czym unasieniać. No to trzeba brać pod uwagę to, co powiedziałem. Robić selekcję. Można dobierać materiału od kogoś, kto ma już wyselekcjonowany. Można z kimś w jakiejś grupie, kto po prostu też takie obserwacje prowadzi, wymieniać się materiałem. No ale trzeba by mieć trutowisko. No trutowisko jedyne w Polsce, no trutowisko, no nic nie ma na 100% przy pszczołach, tak samo trutowisko nie jest nigdy 100%, ale najlepsze trutowisko i według mnie to praktycznie jedyne, to jest tu Zbyszka Matuli na Mierzei Wiślanej. No ale to jest jedno. No można, no to też odpada. Sztuczne nasienianie odpada, trutowisko odpada. Zostaje jeszcze wieczorne unasienianie. Jest z tym bardzo dużo pracy, nie zawsze to wychodzi, bo to koniec czerwca, lipiec. Po prostu co się wykorzystuje, że trutnie i matki loty godowe mają przeważnie tam od 11 przed południem do 16 maksimum. To jest no, dosyć szczegółowy temat. Wygląda to tak, że po prostu wybrawszy rodziny ojcowskie i matki, które mamy unasieniać, my musimy już od samej wiosny dbać, żebyśmy w tych rodzinach ojcowskich mieli tylko i wyłącznie te trutnie, żadne inne. No wiadomo, krata. No nie ma wylotek, bo to jest masakra. Tam się robi 1/3 dennicy, kratę ogrodową. I co parę dni się z późnym wieczorem te trutnie wypuszcza na oblot. I to się utrzymuje do czerwiec, lipiec, czasem jeszcze sierpnia. Jak się wie, że prognoza długoterminowa zapowiada, że będzie chociaż 10 dni fajnych, no to wtedy można sobie pozwolić, żeby o godzinie 18.30, bo to teraz czas letni mamy, o 18.30 wypuścić matki z ulików wesennych, te, które chcemy unasieniać, a za jakieś 15-20 minut trudnie. Wszystkie trudnie już wróciły. W cudzysłowie wszystkie, no 99%. I my wtedy unasieniamy matki, te, które chcemy unasienić, tymi, a nie innymi trudniami. Może czasami gdzieś jakiś się zabłokać, świat się nie zabawi. I wtedy mamy to, co chcemy. Ale to już jest praca hodowlana. Można, no to każdy może zrobić, nie jest to takie trudne. Jeżeli na przykład krainkę jakąś mamy, reproduktorkę, czy i załóżmy kaukaskie trutnie, jedną rodzinę ojcowską serię sobie wyhodować jakimkolwiek sposobem tych krainek i popróbować na jednej rodzinie. I wtedy dopiero widać, jakie są efekty, jakie to są pszczoły. No jest jeszcze inny pomysł, już może mniejsze jest prawdopodobieństwo, ale kiedyś była taka w starych czasach idea tworzenia punktów kopulacyjnych. No bo trutowisk nie możemy mieć. No to można wpaść na taki, wpadli na taki pomysł ludzie, że jeżeli będziemy mieć dużo rodzin ojcowskich w danym terenie i nie za dużo pasiek, to wystarczyło 5-6 km, żeby nie było, jeżeli my wyhodujemy bardzo dużą ilość trutni w rodzinach ojcowskich i nasycimy w dostatecznym stopniu
stopniu ten teren, no to tych naszych trutni fruwa po tym niebie, no prawie 100%. A jeżeli to robimy rok w rok, to przecież nawet te okoliczne pasieki, zależy też od ukształtowania terenu, też prędzej czy później nasze trutnie po prostu tam obsłużą. Tym bardziej, że pszczelarze wycinają czerw trutowy, bo walczą z marozą, no i też pod tym kątem, że jak nie ma trutni w ulu, no to jest więcej miodu. No akurat jest odwrotnie. Więc kilka lat pracy, my widzimy po sobie. Po paru latach pracy to już zaczyna jakość tych pszczół jakby w hiperbolę wchodzi. Bo my mamy powrót materiału. Jeżeli my sobie rodziny ojcowskie tworzymy w pokoleniu F1, po córkach jakichś zarodowych czy reprodukcyjnych, to te trutnie, które są w tych rodzinach, wiadomo, one nie są z Polski. One są z Polski, ale geny są od hodowców. Te trutnie przekazują geny sąsiednim pasiekom. I ja w zeszłym roku sobie... My hodujemy matki w Starej Słupi, na skrzyżowaniu mamy budynek i podwórko. Też robiliśmy i odkłady, i tak i razy oko przeliczeniowo są takie momenty, że stoi 100 rodzin w środku wsi na skrzyżowaniu. I jak się kilkaset maczek wylatuje na lot godowy i trudnie za nimi, to ciągle słyszę ten huk nad podwórkiem. Ale wystarczyło, że poszedłem w jedno, tam jest skrzyżowanie, w jedną stronę 50 metrów cisza, w drugą 50 metrów cisza, w trzecią, w czwartą już nie jestem. Przychodzę z powrotem, a tu huk. Jest każdy przekonany, że matka ucieka daleko od pasieki, żeby z własnymi trutniami nie kopulować. Oczywiście, że ucieka, a szczególnie przed trutniami z własnego ula. I to jest sprawa jak najbardziej aktualna i była aktualna, jeżeli no były po prostu pszczoły w tej pasiece, w tamtej, one były podobne. Ale jak matka daleko poleciała i trudnie jeszcze przyleciały, to już było to trochę co innego. Natomiast jeżeli, i tak to jest genetycznie zakodowane u pszczół, że tak ma być. Natomiast jeżeli my na przykład hodujemy celowo duże ilości trutni, dajmy na to, że macedoński, Eldon i kaukaski. I tych trutni jest bardzo dużo. To jeżeli unasieniamy matki, nawet tak jak unasieniamy 6 różnych matek, to jeżeli wyleci na lot godowy matka kaukaska, to ona przecież nie ma takiej możliwości praktycznie, żeby ona ze względu na prawdopodobieństwa unasieniła się z trutniem kaukaskim. Mało tego, mając do wyboru jeszcze 2 czy 3 innej rasy trutnie, ona na kaukaskie nawet uwagi nie zwraca. Jak się okazuje, badania były robione, matka wybiera trudnie w powietrzu. Wybiera do tego po to, żeby było jak najdalsze pokrewieństwo. Były również badania robione, że były celowo takie niedołężne trudnie puszczane w powietrze i bracia matek. I co się okazało, że 90% matek unasienniło się z własnymi trudniami, z braćmi. Nie w dalekim pokrewieństwie z niedołękami, tylko z własnymi, bo były super. Więc tutaj przeważyło to, że są dobre. Ale jeżeli są generalnie trutnie dobre, no to wcale matki nie muszą latać daleko, no bo mają w zasięgu ręki do wyboru do koloru kawalerów i odwrotnie. Wiadomo, że my tam akurat mamy takie ukształtowanie terenu, jesteśmy w takiej Niecce. Z trzech stron jest to otoczone tymi naszymi nizinnymi górami świętokrzyskimi. A w jedną stronę jest wylot tam w kierunku Ostrowca, ale w tamtą stronę ja nie, tam nie znam nigdzie pasieki do 15 km. Tutaj jest kilka pasiek w odległości 4-5 km, no ale to już parę lat, jak mówię, te nasze trudnie tam jakieś robią swoją robotę z tamtymi matkami. I mało tego, to tam pszczelarze mają Ukrainki, bakwasty, dobry materiał, to się nic nie dzieje, jak nawet część trudni tamtych jest. Nie ma po prostu problemu. Widać z roku na rok, widać po prostu poprawę pogłowia. Jeżeli są trutnie z ras czy tam linii łagodnych i matki z ras czy linii łagodnych, nie ma takiej możliwości, żeby tam kiedykolwiek w tym miejscu, można powiedzieć, pewnie, że wypadki przy pracy się zdarzają, ale nie ma takiej możliwości, żeby powstały.
powstały jakieś, nawet F-16 po poleciu, złośliwe pszczoły. Nie ma po prostu takiej możliwości. No bo skąd niby ma powstać? Dlaczego na przykład w Gruzji, gdzie są kaukaskie pszczoły, no i mamy odrębniali tam jakieś linii, to generalnie jedno do drugiego jest bardziej podobne, jak weźmiemy tylko szare pszczoły. Ale naukowcy, wiadomo, muszą coś wykombinować, no więc tych linii tam jest dużo. Tam pszczoły są cały czas łagodne. A pokolenie, które mamy? Mówię, które? Ilość tam milionowe. Są łagodne. Nie mamy dopływu genów ojcowskich złośliwych i dlatego po prostu nic się nie uzłośliwia. Te pszczoły, które mamy, jak mówię, bakwasty, czyli primorską bakwasta, primorski pszczoła i ergo to też są bakwasty, to są wielokrotne krzyżówki, tylko zostały po prostu nazwane trochę inaczej, żeby zwrócić uwagę, że to nie jest ten stary bakwast, który był tworzony generalnie z pszczół europejskich i z Azji mniejszej, tylko gdzieś jest dolewka do Elgona. Powstał Elgon na bazie pszczoły afrykańskiej z Kenii, Monticoli. Natomiast primorska na bazie pszczoły primorskiej. Dla odróżnienia po prostu, no bo ileż może być tego B-tyle, B-tyle, B-528, B-324 czy 82, że to jest coś innego. 3 czy 4 lata temu jest taki hodowca, to brat Adam zapoczątkował, wszystko Państwo dobrze wiecie. 4 lata temu, już teraz będzie 4, jest taki hodowca Thomas Reuper. On przyniósł też pszczołę Monticole z Afryki, ale nie z góry Elgon, tylko z Kilimandżaru. Póki co ja tam zaglądam, kiedy coś będzie ewentualnie pokazane, że powstała jakaś nowa linia i być może coś będzie do sprzedaży. Ale na razie nie ma. Po 3 latach krzyżowania nie ma. Cały czas wisi, że to jest czysta Monticola. Czysta Monticola. No i krzyżuje to z tym, no ale to nie wiadomo. Jak mu dobrze pójdzie, może już w tym roku. A jak źle, to za 10 lat. Albo co? Bo niby to też ta sama Monticola, ale ona z dużo większej wysokości jest przywieziona. W sumie odżył Elgon dzięki Erikowi Osterlundowi, który po raz drugi po bracie Adamie przywiózł tą pszczołę. No i tak jak większość z nich, no, Osterlund i Reuper i Koller, no Lasby to opowiadałem, pasieki postawiły tym tak samo. Oni poszli na całość, nic nie dajemy, zobaczymy. Zostało kilkanaście rodzin. No i ten materiał plus wymiana z innymi hodowcami, którzy dopuścili do tego samego, spowodowało, że oni się materiałem wymieniają, tworzą odporne po prostu pszczoły. Także być może będziemy mieć jakiegoś nowego bakwasta, być może się będzie nazywał Kilimandżaro. I co ciekawego, że są takie głosy, że no, krzyżowanie tak odległych pszczół rasowo, między sobą, gdzieś tam z innych kontynentów, no to tak nie można robić, bo te pszczoły w naszych warunkach się nie sprawdzają. To druga część zdania jest prawdziwa. Te pszczoły się w naszych warunkach nie sprawdzają. Jeżeli my Monticole przywieziemy do Polski, jeżeli przywieziemy kaukaskie pszczoły, jeżeli przywieziemy włoskie pszczoły, krańskie pszczoły, jakiekolwiek, one nigdy się nie będą w oryginale sprawdzać tak jak u siebie tam w terenie. Ja tych pszczół dużo przerzuciłem i dla mnie to jedynie najlepszym oryginałem, jedynym oryginałem, który się w bardzo dobrym stopniu sprawdza tu w Polsce, ja może nie wszystkie pszczoły miałem, to jest właśnie krainka ta ze Słowenii. Ta dzika krainka ze Słowenii. Macedonka już gorzej. Kaukaska w oryginale fatalnie po prostu. Od wiosny do jesieni to są wszystkie pszczoły dobre w Polsce. A potem przychodzi zima, to już 50% krótko mówiąc kicha, a jak przyjdzie wiosna, to wtedy zaczyna się pogrom po prostu. Jeżeli się przywiezie kaukaskie pszczoły oryginalne do Polski, od kwietnia do... wszystko idzie w siłę, jest elegancja. W zimę już jak słońce często nie dogrzewa dobrze i nie ma częstych oblotów, ta pszczoła już się zaperza, a na wiosnę to po prostu mocza. Ale już w krzyżówce z jakąkolwiek pszczołą już jest lepiej. U nas do trzeciego pokolenia doprowadziliśmy kaukaskie pszczoły i one dalej były łagodne, bo nie ma trudni złośliwych. A dawniej, kiedy była pszczoła środkowoeuropejska, no to już w trzecim pokoleniu generalnie nie można było
agresywność czy agresywność odpowiada głównie strona ojcowska. Teraz coraz mniej mamy i coraz mniej będziemy mieli. Ja się może odsunę, bo za blisko tu stoi. Coraz mniej mamy tych typowych środkowoeuropejskich pszczół u nas. Są hodowle zachowawcze linii. No czy to jest sens, czy nie, no trudno powiedzieć. Ja rozmawiałem z różnymi hodowcami w tych zachowawczych hodowlach. Może jest, może się okaże, że teraz one nie za bardzo są potrzebne, ale może się okazać za 20, 30 lat, 50, że jeżeli to się rzeczywiście da utrzymać te geny, to one się mogą przydać. No wiecie Państwo, że na Grenlandii zrobili bunkier lodowy, że nasiona tam co pół roku może z całego świata. Bo nie wiadomo, może się kiedyś przydadzą. Komu się przydadzą, nie wiadomo. I czy w ogóle. Ogólnie to tak wygląda ten temat małej komórki, to ja to powiedziałem w skrócie. Później jak się człowiek zaczyna do tego dotykać, zaczyna to robić, to przede wszystkim, że jest dużo zaskoczeń. Dobrze, że mamy nauczycieli. W Polsce w zasadzie mamy w tej chwili trzecią modę, jakby to powiedzieć w cudzysłowie, przechodzimy na małą pszczołę, na małą komórkę. Ci, co kilkanaście lat temu przechodzili, no to w ogóle generalnie klapa. 8 lat temu już lepiej, bo już 8 lat temu co niektórzy z pszczelarzy sprowadzają węzę ze Szwecji, no tą, którą tu Państwo widzieliście, mieli do czynienia z bakwastami, które to ciągnęły tą węzę 4-5. Ale generalnie to ich mieli jeszcze mało, więc zaniechali. Natomiast w tej chwili no już mamy dostępne pszczoły, bardziej wyselekcjonowane na tą komórkę 4-9, pokrzyżowane. I jest nam łatwiej, bo mamy dorobek już ponad 20 lat, pionierski dorobek z całego świata. Wyselekcjonowana pszczoła i wiedza, jest to wszystko w internecie, książek w Polsce nie ma na ten temat. Doktor Olszewski chyba pracę pisze właśnie o małej komórce, także będzie tam bardzo dużo ciekawych rzeczy. I były takie małe podstawy, takie zasady, ta technika, później ta selekcja pszczół. A do tego dochodzi jeszcze mnóstwo takich szczegółów. I chciałem powiedzieć, bo tutaj to prywatnie rozmawiamy, na forum nie chciałem tego pisać na Ambrozji, ta węza ze Szwecji się nie nadaje, żeby ją włożyć do uda. To jest węza z wosku ziemnego. Dlatego kosztuje 45 zł kilogram. W Szwecji. Szwecja jest droższym krajem. Nie ma takiej możliwości, żeby węza kosztowała 45 zł w Szwecji z prawdziwego wosku pszczelego, skoro Chińczycy sprzedają w tej chwili, jak piszą u nich w Chinach, prawdziwy wosk, minimum 85% wosku pszczelego, kosztuje 30 zł kilogram. Chińczycy oferują. No dlatego u nas wosk poszedł na 20 zł. Wiadomo, że to oferują handlarze, którzy muszą, handlowcy, którzy muszą zarobić. Ta węza prawdopodobnie ma kwas szczawiowy. Dodaje się kwasu szczawiowego do węzy po to, żeby ładnie wyglądała. Jeżeli tą węzę możecie Państwo później podejść i tak dobrze powąchać, tylko tak naprawdę dobrze, zacznie Was palić w nozdrza. Proszę Państwa, ja tutaj udostępniłem i przyniosłem taką prasę do robienia węzy samemu. Uważam, że taką prasę każda większa pasieka, już minimum 50 rodzin powinna mieć dla siebie. Naprawdę nie bagatelizujmy sprawy wosku. Ja od trzech sezonów robię, do tej pory walcowałem wosk u znajomego pszczelarza, od trzech sezonów robię z wosku pszczelego dla siebie do odkładów i do rodzin węzy. I to jest w ogóle to całkiem inaczej pszczoły, to odrobione jest w momencie, całkiem inaczej pszczoły pracują manny. My sobie z pewnych rzeczy sobie nie zdajemy sprawy, jakie to ma znaczenie. Ma kolosalne. Ja odżałowałem, ta prasa, ona kosztuje około 800 euro. Do tego, bo tutaj nie wziąłem w komplecie, jest jeszcze taka. Tu się montuje, przykręca taką rynienkę, wlewa się wody,
do tego jest taki dozownik i szpachelka do odcinania. Rozmawiałem z Tomkiem Kędziorą w Szelej Woli, przy dojściu do wprawy robi się około 60 plastrów na godzinę, czyli jakieś 5 kg wosku się przerabia. Wydaje mi się, że każdy, kto trochę pomyśli, to ze sterylizacją wosku nie będzie miał większego problemu i naprawdę polecam zobaczyć, zamówić, nawet się zrzucić w kilku. Będziecie niezależni i będziecie mieli wreszcie dobrą benzynę. To wszystko z mojej strony, oddaję do szkoły. To może troszeczkę jeszcze powiem o tym wosku, bo tak praski to nie problem jest zrobić, można prymitywne, można bardziej takie już, żeby szybko się na nich te węzy robiło. Natomiast bardzo wszystko ładnie, pięknie, wosk musi być wysterylizowany. No ja akurat jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że mam autoklaw i to jest autoklaw, który jednocześnie jest z prasą, taki kociołek, który był kiedyś opatentowany w Polsce, to 30 chyba lat temu. Ale nie można tak iść tą drogą, że uzyskujemy tam jedną atmosferę, czy ileś 121 stopni i mamy wosk wysterylizowany. Raz już sobie można krzywdę zrobić na różnego rodzaju parowarach, szybkowarach. Wosk to nie jest to samo co kurczak, czy tam nie daj Boże wosk. Przede wszystkim, że trzeba by bardzo długo to tam sterylizować. Wszystkie, oglądałem autoklawy, które są na świecie, one mają 140 parę stopni i ponad 4 atmosfery. Chodzi, żeby to szybko. Szybko, żeby było, bo niszczymy strukturę wosku przy długiej sterylizacji. To jest tak jak w miodzie z HMF-em, z podwyższaniem się HMF-u. Jeżeli panuje taka potoczna opinia, że jak 40-45% nie przekroczymy temperatury przy dekrystalizacji miodu, to jest zawsze miód dobry. Okazuje się, że już po 3-4 dobach, jak trzymamy w 40-45 stopniach miód, załóżmy, że zimny skąd wstawimy do szafy, dekrystalizujemy, to ten miód już ma uzależony HMF. A jeżeli damy temperaturę 65 stopni i to jest tylko 10 godzin, to tam, nie wiem, ten daleko jeszcze gdzieś do górnej granicy jest. Także HMF zależy nie tylko od temperatury, ale i od czasu działania. Po prostu od sposobu dekrystalizacji, ale to nie o miarze mieliśmy mówić. Więc ja tu tak chodziłem i myślałem, jak tu zrobić. Wiadomo, że różnie się ten wosk wytapia, jeden wytapia tak, drugi tak. Jeżeli chodzi o ten autoklaw, to naprawdę za niewielkie pieniądze może każdy zrobić sobie autoklaw. Ja nie mówię, że już z wyciskaniem i tak dalej. Wystarczy grube ściany, to ktoś tam, u mnie można to podejrzeć, grube ściany, jakiś zbiornik nierdzewny musi być. Klapa pokrywa na śruby, zawór bezpieczeństwa, grzałki. No nie, ja myślę, że jakby dobrze podmówkował, to 1000 zł, 1500 i autoklaw można mieć. A najważniejsze jest, żeby wysterylizować dobrze, bo co z tego, że my jesteśmy święcie przekonani, że mamy zdrowe pszczoły w każdym ulu, ale to my jesteśmy przekonani, jak jest naprawdę, to nigdy do końca nie wiadomo. Dzisiaj możemy mieć zdrowe, a za 3 tygodnie już niektóre rodziny nie. Czegoś się tam po prostu nie zauważy. Mało tego, nie oddajemy wosku nikomu. No bo człowiek sam sobie czasami nie wierzy, ale ja już parę razy miałem takie przypadki, a szczególnie niedawno, 2 lata temu, że jak była węza zrobiona z mojego wosku, wszystko grało. A jak sobie troszkę tak z ręki gdzieś tam dobrałem węzę, włożyłem, no to już dziurki w węzie, już propolisowane niektóre komórki, już nie bardzo chcą ciągnąć, a wiedziałem, która, bo była ciemniejsza. Teraz jest taka sprawa, bo ja cały czas mówię o takim kierunku jakby, który chcę Państwu zasygnalizować, powrotu do pszczelarstwa naturalnego. Jeżeli z tym, jak się obchodzić z tym woskiem? Przede wszystkim to, jak topimy plastry, naczynia muszą być albo nierdzewne, albo emaliowane. Żadne inne. Woda musi być miękka. Najlepiej podwójnie destylowana, ale to są drogie koszty. Łatwiej jest to zrobić, że może to być deszczówka, tylko deszczówkę trzeba łapać nie z dachu, tylko machnę sobie folię na stelażu ciągnąć i łapać tą deszczówkę. No niestety, coś jest za coś. Jesteśmy zobligowani, że jak złapiemy tą deszczówkę, to musimy się zabrać za wosk.
ileś to można gdzieś przetrzymać. Później co wiadomo, co się dzieje. Można to ze śniegu, świeżo spadły śnieg, tak samo zebrać. Mamy deszczówkę. Już prędzej z tym śniegiem jest. No nie zawsze ten śnieg jest. Chcemy może topić, nie ma śniegu, nie ma deszczówki. No trzeba destylować. Ale jeżeli się to jakoś w miarę tam pogodzi i jest woda miękka, dobrze jest namoczyć chociaż na 12 godzin woszczynę w tej wodzie, dopiero topić. No jakimś tam sposobem wytopić, ale w nierdzewnych naczyniach, w nierdzewnych naczyniach klarować chociaż 2 doby, no to wtedy z roku na rok będziemy mieli coraz lepszy wosk. Wiadomo, że my na początku użyjemy to, co mamy. Jeżeli mieliśmy do tej pory uczciwego producenta węzy, daliśmy mu nasz wosk i dajemy mu przez ileś tam lat już ten wosk, to my mamy praktycznie już tą węzę z wosków. A jak będziemy to sami robić, jeszcze na praskach, na praskach robi się dużo szybciej niż na walcach. To wtedy, jak mamy sterylny wosk i sami sobie robimy, już nie mamy, prawda, obiegu jakiegoś tam gdzieś zewnętrznego. I to jest ogromnie ważne. Jeżeli to wszystko uda się spełnić, w międzyczasie stosując mimo wszystko wadkę z warozą, to nie mamy strat w rodzinach. Bo tak, jakąś tam pszczołę mamy wyselekcjonowaną, bo sami sobie wyselekcjonujemy, stworzymy tej pszczole w miarę warunki zbliżone do naturalnych, to po kilku latach po prostu i miodu będziemy mieć więcej, pszczoły zdrowsze. Można iść jeszcze dalej i dawać pszczołom w ogóle do odbudowy, niech one sobie budują jak chcą, swoje własne komory. No i wtedy się okaże, że bardzo szybko, że krainki budują 5-1, a te wszystkie wynalazki spoza naszego kontynentu to od ręki 4-5. Ja zrobiłem takie doświadczenie, że po prostu dałem same paseczki węzy 4-9 do primorskich rodzin, do dwóch. No więc na tych paseczkach było 4-9 i dalej te plastry na dziko też było 4-9. Ale gdybym to dał krańce, to ona tutaj już popsuje troszkę, a dalej już będą większe. I ona będzie uciekała tam z tymi wymiarami, niektóre komórki będą nie 6, nie 6, nie 8, nie do 6 czy 8. Tylko będą miały takie w ogóle dziwaczne kształty. No kiedyś tam u nas, przypomniałem się, chcieliśmy sobie zrobić 2 okna na werandzie w kształcie komórki. I zamówiliśmy sobie, to ten kolega mówił, ja tu mam program, ja mam zrobię. No i zrobił nam komórkę, zapopatrzył, fajnie, ale to 2 boki brakowało. No i mamy taką komórkę, przeróbkę, 2 boki brakowało. W każdym razie nie brakuje. A syn mówi, no tato wiesz co, mówi tyle lat masz pszczoły, nie wiesz jak komórka pszczelała. No to wychodzi teraz, że dzisiaj też nie wiem. No tutaj można się wszystkim zajmować. I tak to generalnie przepraszam, wygląda z tym powrotem do natury i umożliwienia pszczołom jakiegoś bytowania w miarę tych naturalnych warunkach. Ja nie myślę, żeby w ogóle kiedykolwiek na dziko zupełnie puszczać pszczoły. Musi być ramka, musi być korpus i jednakowa ramka, jednakowy korpus, bo jak nie wiem, czy to pasieka ma 3 ule, czy ma 3000 uli, to nie ma znaczenia. Jest inna po prostu praca. I ja powiem szczerze, że już miałem praktycznie wszystkie ule dostępne tutaj w Polsce, niektóre z zagranicy. W zasadzie to chyba nie miałem od Czermak Optimala, no ale no nie muszę go mieć, bo miałem inne, mniejsze, większe. No powiem szczerze, że według mnie to ule właśnie o obniżonej ramce są najlepsze do pracy, czy do pasieki stacjonarnej, czy do pasieki wędrowej. No ale to jest moje zdanie. Trzeba by znowu teraz następny rozpoczynać temat. Nie ma sensu. Ja Państwa gorąco namawiam, żeby powolutku gdzieś tam zapoznawać się, na czym to polega. Wszystko, bo w internecie jest dużo. Ja założyłem stronę w listopadzie nową, swoją i próbuję coś tam pisać. Ona jak brudnopis wygląda na razie.
ale będziemy się starali robić zdjęcia, filmy, jak to nam wychodzi z tą małą komórką na bieżąco, żeby każdy zobaczył. Pokażemy, co nam nie wychodzi, co nam wychodzi. Bardzo mnie teraz korci, żeby zrobić film, zajrzeć, jak będzie z 5-6 stopni, zajrzeć do tej krainki właśnie, która sobie nie daje rady. Bo byśmy pokazali, co Maroza robi z rodziną, która jest nieleczona albo słabo leczona. Co Maroza wyprawia w zimę z pszczołami. Mało tego, pokazalibyśmy jeszcze jedną rzecz, że ta pszczoła nie nadaje się na komórkę 4-9. Ona to jest gorzej niż jej powiększona komórka. I dlatego były takie dwa jakby zrywy, kilkanaście lat temu i 8 lat temu, żeby komórkę 4-9, żeby komórkę 4-9 wprowadzić, no ale nie było pszczoł. Nie było pszczoły na 4-9. Wystarczyło wtedy nie szaleć z tą komórką 4-9, tylko 5-1. I by to ładnie poszło. No ale to nie wszyscy są tacy mądrzy. Teraz, kiedy mamy dostęp do pszczół, które pracują na 4-9, już jest łatwiej. A jak mówię, jeżeli ktoś ma krainki, czy kaukaskie, czy Bóg wie jakie pszczoły, to wystarczy 5-1. I to naprawdę dużo pomoże, bo to się widzi i czuje, a zresztą to ludzie jest praktykowane. Także ja wiem, że tutaj pewnie większość z Państwa to po raz pierwszy niektóre rzeczy usłyszała. Ja już częściowo napisałem na tej swojej stronie internetowej pobieżnie, co tam mogłem, a teraz się wszystko w praniu w tym roku okaże. No jesteśmy w komfortowej sytuacji, bo bankwasty Elgowie i Primorskiej, które mamy, to Josef Koller, od którego mamy ten materiał, on już, on w ogóle chemii nie używa. On dopuszcza 10-15% spadków. Znaczy nie muszą akurat w tym momencie wiedzieć, że już nic z tych rodzin nie będzie, on nie kasuje po prostu. Mało tego, co on robi? On jeszcze, żeby była większa selekcja, on wywozi do Włoch pszczoły na ziemię. Jego matki czerpią na ochronie i wraca, ma silne rodziny. On też ma kostów i zula, też w stacjonarnych pasiekach, bo miał problem z reinwazją. Jako, że nie stosuje żadnej chemii, jak wywoził gdzieś jeszcze na późniejsze pożytki, no to wiadomo, że te pszczoły silne przywlekały marozę z powrotem i wtedy miał większe upadki. Ja teraz powiedział, że po prostu on po 15, po 20 rodzin w tak, jak wie, że gdzieś nie ma w pobliżu pszczół, to nie mają skąd tej marozy przywlec. Jego pszczoły są wyselekcjonowane na małą komórkę. Pod kratą w rodni jest 4-9. Nad kratą jest 5-1. Bo w naturalnej zabudowie to ta pszczoła z komórki 4-9, ona ma 4-7 na samym dole, na pierzgę, tu gdzie jest, gdzie matka składa jaja jest 4-9, a w miodni jest 5-1. Tak samo jak mamy krainkę, to w rodni ma 5-1 w dzikiej zabudowie, a niżej dochodzi nawet do 4-9. Ale nie tu, gdzie matka czerwi, tylko tam, gdzie pierzgę magazynują, a w miodni 5-3, 5-4. I no niestety jest, lepiej jest, jak się da na miodnie te 0,2 więcej. Dlatego, że jeżeli na przykład, no to ja to z opowiadań znam, było tak, a no na 4-9 ładnie się tu sprawują, to im damy nad kratą też 4-9. One ten miód zniosą, ale ten miód jest tak odparowany na 4-9, że po prostu nie sposób go wywirować. Mało tego, skoro pszczoła w naturze robiła większe, budowała większe komórki w miodni, no to trzeba je dać większe, no bo żeby jak najwięcej tych prawidłowych warunków spełnić. Natomiast jak się pszczoły na komórce 4-9 da węzeł w miodni 5-4, ona odbuduje oczywiście. Tylko część pszczół nie chce zasklepiać. Część pszczół znowu mało odparowuje. A część pszczół, która zasklepi, jeżeli się wyjmie zasklepioną ramkę z tej miodni i ją się o 90% odwróci do odsklepiania, no to się odsklepi i tam się 90% miodu wydaje. Znowu jest zasklepiony, ale jakimś cudem nie odparowany dostatecznie. Także no już to jest sprawa przebadana, przetestowana, 0,2 mm. I od niej musi być więcej, jest wszystko okej. Czy Państwo macie jakieś pytania w związku z tymi wariackimi pomysłami powrotu do małej pszczoły? Nie ma. Przywiozłem ze sobą tutaj po prostu kule weselne,
ośmiorodzinny mur. Nie wiem, czy Państwo oglądaliście w tym czasie. Powiem tylko, na czym to polega. Ja pierwsze nasieniania robiłem w murach czterorodzinnych, na tej samej ramce, która jest w pasiece. I jeżeli ktoś sobie czy hoduje matki, czy kupi matki, to nie potrzeba takich ośmiorodzinnych, wystarczy po prostu sobie zrobić czterorodzinny. Poddajemy cztery matki i one nam tam szybciutko podezwierają. No, zakładamy 100% powodzenie. Cztery matki nam unasienniają się. No i każda z nich ma tylko dwie ramki. To jest tamten ruling. Każda z nich ma tylko dwie ramki. Więc po zaczerpieniu przez każdą z tych dwóch ramek, to trzy matki, no różne są sposoby, ale załóżmy, trzy matki zabieramy, zostawiamy dwie ramki, zatwory wyciągamy i mamy już 8 ramek czerpią, dwie kryjące, załóżmy, dostawiamy korpus węzy. Czterokrotnie przy pełnym sukcesie, jak się wszystkie cztery łacienia, czterokrotnie przyspieszamy rozbudowę pasieki w czasie. Przy takim uderzeniu. Te uliki ośmiorodzinne po to skonstruowaliśmy, bo nie potrzeba naprawdę na takich dwóch ramkach trzymać do unasieniania. Ja sobie doskonale zdaję sprawę, że najlepiej jest, jeżeli matka się w ogóle urodzi, no co najmniej 10 ram, w rodzinie na 10 ramkach, załóżmy Wielkopolski. Ale różnica między unasienieniem tej matki w takim uchu, a w dobrze tutaj skonstruowanej tej małej rodzince jest niewielka. Jest niewielka. Mało tego, tu można powiedzieć, że mamy małą rodzinkę. Dobrze, mamy małą rodzinkę, tylko na dole mamy siatkę. I te wszystkie 8 rodzinek, one tworzą w cudzysłowie jakby jedną rodzinę. Na górze leży krata propolisowa i górą i dołem one się czują. To jest jedna rodzina jakby z 8 matkami. To warunek jest tak. No z jednym zapachem, ale każda nawet z tej samej linii matka, ona ma trochę inne feromony. Natomiast co się dzieje, że jeżeli tu poddajemy mateczniki, załóżmy, że mateczniki, urodzi się 8 matek, to w momencie, dopóki się te matki nie unasienią, nie mogą się pszczoły ze sobą kontaktować. Jeżeli się te 8 matek unasieni, to wtedy już możemy na przykład położyć kratę odgrodową pod karmiaczkę, Państwo widzieliście, i wszystkie te 8 rodzin możemy karmić, nic złego się nie dzieje. Natomiast jeżeli położymy kratę odgrodową i pod karmiaczkę i chcemy karmić jedną podkarmiaczką w tym momencie, kiedy są nieunasienione matki, to co się dzieje? Zanim w ogóle matki wylecą na loty godowe, to już z 8 nam zostaje równie 5, 4, 3. Bo tej rodzinie, w cudzysłowie, niepotrzebne jest 8 matek. I one sobie zostawiają 3 albo 4. Czasem 5, na loty godowe. Najlepsze zostawiają. Tu już występuje wtedy selekcja naturalna. Wiadomo, że jak będą matki na 100% dobra, na 99, 98, 97, aż do 92, to one te od 92 załóżmy do 97 wykasują. No zostawiam najlepsze. I tu niestety trzeba przytrzymać, nie dopuszczając do kontaktowania się tych rodzin. Później już jak są unasienione. I co? Dochodzi do tego, że jest krata na górze. I w tej rodzinie nie ma matki, w tej rodzinie nie ma matki, a później mateczniki robią kolejne zakłady. Niepotrzebne im, ale nagle jak nie ma, to potem się okazuje, że jednak lepiej, żeby była. Zakładają, jeżeli mają na czym, to mateczniki robią kolejne, jak nie mają na czym, to po prostu opuszczają tą komorę i idą tam, gdzie jest matka. Przechodzą przez kratę. Także tu są takie niuanse. To, co tu Państwo widzicie, to my jeszcze w życiu nie karmiliśmy w ten sposób. Przez tymi słoiczkami na zewnątrz, bo dopiero chyba w zeszłym roku, też w listopadzie gdzieś to podejrzałem, u takich pszczelarzy w internecie oczywiście, na Wyspach Kanaryjskich, to jest ta pasieka, która oni na małej komórce prowadzą, no, jako że są na wyspach, tam siebie nie stosują i właśnie rozwiązali w bardzo dobry sposób to podkarmianie. Bo my już na różne sposoby kombinowaliśmy, niby się dopracowaliśmy jakiegoś tam sposobu, ale to też ten jest najlepszy. Ważne jest, żeby rodziny weselne miały bez przerwy dostęp do pokarmu, stały w miarę w cieniu i trzeba im robotę dać.